tutaj Fenta, właściwie Deutz, no bo tutaj nazwane to jest Fentem, a faktycznie silnik jest Deutza. Widać, że szczęśliwy finał, maska zamontowana. Co do kosztów, to koszty nie są małe, no ale marka Fent. Witam serdecznie po dłuższej przerwie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. No i jak widać ciągnik Fendt 280P, prawie w jednym kawałku, mówimy prawie, no bo tutaj jeszcze troszeczkę niestety nam pracy zostało i pytanie, czy nie tej gorszej, no bo ta tak zwana biżuteria niestety zajmuje też i czas i cholera, gdzieś coś przy montażu sami wyskoczy. Tu już mieliśmy zamontowany alternator, niestety trzeba było go wymontować, bo tam gdzieś coś znowu dojście do czegoś nie było, no i trzeba będzie od nowa tutaj, kurczę, się poprawić. No ale jak widać tutaj silnik już jest w całości w zasadzie zmontowany. Akurat nie mogłem nagrać montażu silnika. No, nie było mnie po prostu na miejscu i tutaj, kurczę, nie udało się. Natomiast no, jest tutaj zmontowane, chłodniczka oleju zamontowana tutaj w kanale tym chłodzącym. Pompa wtryskowa jest też po naprawie. Czyli układ wtryskowy jest też zrobiony. No i pomału, że tak powiem, idziemy do przodu. Fendt, tutaj Fendt, a właściwie Deutz, no bo tutaj nazwane to jest Fentem, a faktycznie silnik jest Deutza. Idziemy ku końcowi. Troszeczkę mówię tak jak to jest z tą biżuterią, no niestety jest troszeczkę więcej zabawy. Tutaj też instalacje, ale też tam od razu trzeba poprawić, bo też tutaj te wiązki, gdzieś tam kable poprzecierane, to też trzeba zaizolować, powkłaść w peszle. No i tak po kolei, każdy tutaj kroczek po kroczku. Tutaj wężyk do paliwa igielitowy. Nowy przewód układu klimatyzacji, bo ten tam też był zepsuty, więc też przy okazji od razu nowa rzecz. Wymienione zostały wszystkie koła pasowe, nowe paski. Tutaj alternator też został zaraz przejrzany. Też nowe koło. No i tak po kolei, krok po kroku. I kurczę, dzisiaj chyba go nie odpalimy, bo tutaj nie widzę jakby realnie szansy, żeby go dzisiaj odpalić. Jednak za dużo troszeczkę tutaj rzeczy zostało do zmontowania. No i będziemy jutro chyba odpalać. No jak już w zasadzie odpalimy, to będzie można powiedzieć, że jest to szczęśliwy finał. Jak wszystko tu będzie chodzić, nic nie będzie ciekło, to finał. Tutaj mamy instalację położoną, już tutaj chłodnica oleju. Tutaj widać, o, popatrzymy sobie, jak to wyglądają. Osłony popychaczy zamontowane, tutaj sprężynki, też troszeczkę z tym zabawy było, żeby tutaj to wszystko ładnie złożyć i to się uszczelniło, to jest razem potem głowicą dociskane. No i zły takich tutaj, o, instalacja przy rozruszniku. Rozrusznik też oczywiście przejrzany, poprzeglądane, tak żeby te wszystkie elementy tutaj już chodziły tak jak powinno być. No i zobaczymy, jaki tam nam tutaj finał przyniesie. No a finał myślę, że jutro nastąpi, no bo zresztą jest też miejsce potrzebne na warsztacie. Akurat tutaj na pewno ciągnik już tam czeka następny w kolejce do naprawy, a chwilowo nie ma gdzie go wstawić, no bo gdzieś tutaj zawsze troszeczkę zajęte. No ale pomału dobniemy do końca, no i zobaczymy, jak to potem nam tutaj wyjdzie. Tutaj mamy tłoki stare, leżą sobie. Wiadomo, te stare części później klient otrzyma z powrotem. A czy będzie chciał wziąć, to trudno powiedzieć, ale to raczej będą spakowane, tak jak tutaj te tuleje. No jeszcze filtr powietrza do zamontowania. Układ wydechowy, który tutaj leży. Troszeczkę jednak jeszcze tej pracy tu nam zostało, no ale tak jak mówię, jutro powinien nastąpić odpał, wyjazd z warsztatu, jak będzie wszystko ok, się będzie silniczek troszeczkę docierał. No i wiosną, czyli już całkiem niedługo, no wyjedzie w pole pracować i odrabiać to, co klient w niego musiał tutaj zainwestować. A co do kosztów, no to
W dalszej części filmu tutaj powiemy, ile co kosztowało mniej więcej, jakie to są dzisiaj koszty, jeżeli chodzi o naprawę takiego w sumie niedużego ciągnika gabarytowo, a mocowo jednak tam 80 koni to troszeczkę już jest. No, wygląda na to, że dotarliśmy do szczęśliwego finału. Chyba szczęśliwego, to się jeszcze za chwileczkę okaże, bo będziemy robić odpał ciągnika. Sławek go teraz odpali. Nawet działa. Trochę głośno, bo stłumika na razie, ale tutaj sprawdzimy ciśnienie, sparowania. Nawet bardzo ładne. 5,5. Dymi, głośno pracuje, no ale to zostało nam trochę tutaj jeszcze elementów do wkręcenia, ale zobaczymy, czy coś nie cieknie. Sławek, zgaś go! O! No i także silniczek chodzi, także można tu powiedzieć, że jest sukces. Tu mi się założy, oblachowanie się założy, trochę pierdółków i będzie mógł ciągnik jechać normalnie do klienta. Za długo go nie testowaliśmy, bo wody nie ma w chłodnicy i by się jeszcze zagrzał, byłby problem. Linkę w kabinie może. No, no jeszcze tutaj linkę trzeba będzie wymienić, bo też tutaj kurczę. A to chyba trzeba będzie dorobić, będzie szybciej może. A czy jest zamówiona nawet, nie wiem, to trzeba sprawdzić, nie? Także na ten moment koniec, zobaczymy, co tutaj reszta się poskręca i w dalszej części podsumujemy koszty, jakie tutaj na tą maszynkę wyszły. No, widać, że szczęśliwy finał, maska zamontowana. W zasadzie za chwileczkę ciągnikiem wyjedziemy, ale takie podsumowanie, remont silnika, sprzęgło. No, tutaj było zrobione też praktycznie całe, jest nowe, założone troszeczkę tam. Pewne rzeczy troszeczkę poprawionych, koła pasowe, układ klimatyzacji. Tutaj mamy jeszcze troszeczkę nieskończoną rzecz. Tu przychodzi skrzyneczka narzędziowa, taka wanieneczka, ale nie montujemy jej, ponieważ ciągnik wystawimy teraz sobie na zewnątrz. Na zewnątrz, no żeby sobie chodził. Nie się tak mówiąc dociera troszeczkę, ale też zobaczymy, czy gdzieś coś nie kapie. Myślę, że nie. Bo troszeczkę tu jakiś czas już pochodził silnik, no ale niech sobie po lata pochodzi na spokojnie i zobaczymy, jak tutaj to wszystko idzie. Co do kosztów, no koszty nie są małe, no ale marka Fendt, ale to nie tylko Fendt, ceny części niestety są dosyć drogie ostatnio i tutaj koszt części zużytych do naprawy plus koszty takiej robocizny jakby zewnętrznej, czyli naprawa tam chłodnicy oleju, bo była też naprawiona, której teraz tutaj nie widać, regeneracja korbowodów na przykład, pompa wtryskowa, no to tu nam się uzbierało, niestety nam, czy klientowi jeszcze też go to niestety zaboli, to jest rząd wielkości 40 tysięcy złotych, no dużo, faktycznie jest to dużo, jak na mały ciągnik to dużo, ale co to za różnica, czy to mały, czy duży ciągnik, ceny części są w zasadzie podobne i od tego niestety tutaj nie uciekniemy. Także teraz go odpalimy, wystawimy. Tu jeszcze alternator był naprawiony przy okazji. O. I wyjedziemy z tym ciągniczkiem na zewnątrz. I niech sobie tam silniczek tyka, ale ładnie jeździ, ładnie gada. To, że troszeczkę tam gdzieś teraz za dymi, to rzecz normalna, musi on to się pierścienie poukładać. No i wyjeżdżamy w tej chwili ciągnikiem z warsztatu, a sobie ustawimy obok innego Fendta, którego tam wcześniej też już wyjechaliśmy z warsztatu, no i ten tam już czeka też na odbiór przez klienta. No i tyle by było, taki finał naprawy ciągnika Fendt 280P i koszty około 40 tysięcy za części
i usługi związane z regeneracją. No do tego dojdzie niestety jeszcze koszty robocizny naszych mechaników.